Rozwiążmy nierówność minus 9x kwadrat dodać 2x minus 1,9 jest mniejsze od 0. Najpierw zastanowimy się, dla jakich xów lewa strona nierówności przyjmuje wartości 0. Zaczniemy od obliczenia delty. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. Podstawmy dane z zadania. Współczynnik A wynosi minus 9, współczynnik B 2 i współczynnik C minus 1 9. Dostajemy 2 do kwadratu minus 4 razy minus 9 razy minus 1 9. Więc delta równa się 4. Zwracamy uwagę na znaki minus razy minus razy minus, daje nam minus. Dziewiątki możemy skrócić, zostaje 4. Delta równa się 0. Pamiętamy, że jeśli delta równa się 0, równanie kwadratowe ma tylko jedno rozwiązanie: rozwiązanie postaci minus b przez 2a. Podstawmy dane z naszego zadania. Za b wstawiamy 2, czyli mamy minus 2. Przez 2 razy minus 9. Dostaniemy 1 dziewiątą. Rozwiązując nierówność kwadratową musimy pamiętać o narysowaniu wykresu. Na naszej osi zaznaczymy sobie nasze miejsce zerowe, czyli liczbę 1 dziewiątą. Zastanawiamy się, w jaki sposób będą skierowane ramiona paraboli. Widzimy, że współczynnik A jest ujemny, czyli ramiona paraboli będą skierowane w dół. Uwaga, nasza parabola tylko w jednym miejscu będzie stykała się z osią, więc będzie wyglądała w następujący sposób. Ponieważ szukamy tych Xów, dla których wartości będą mniejsze od zera. Na naszym wykresie zaznaczamy ten fragment. Pamiętamy, że dla argumentu 1,9 wartość wynosiła 0, a my chcemy, aby wartości były mniejsze od 0. Więc x równe 1,9 należy wyrzucić z naszego rozwiązania. Zaznaczony fragment wykresu rzutujemy na oś x. -ów. A następnie Odczytajmy z wykresu rozwiązanie x należy do zbioru liczb rzeczywistych z wykluczeniem liczby 1 dziewiąta.